27 maja wspominamy świętego Augustyna z Canterbury, biskupa. Augustyn, nazywany również apostołem Anglii, żył w VI wieku. Będąc opatem benedyktyńskiego klasztoru świętego Andrzeja w Rzymie, został wysłany przez Grzegorza Wielkiego wraz z 40 innymi mnichami do Brytanii. Sakrę biskupią Augustyn otrzymał za zezwoleniem papieża z rąk biskupa Arles w Galii, prawdopodobnie jeszcze w drodze do Anglii. Król Kentu, święty Ethelbert, wraz z małżonką Bertą przyjął ich życzliwie Wielkanoc 597 roku. Dzięki pomocy króla w jego stolicy, Canterbury, zaistniało biskupstwo i opactwo benedyktyńskie pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Wraz z królem i jego dworem chrzest przyjęło w Anglii około 10 tysięcy sasów. Praca ewangelizacyjna postępowała tak szybko, że już w roku 601 papież przysłał na pomoc nową grupę zakonników. Równocześnie ustanowiono dwie metropolie i 24 sufraganie. Jako pierwszy prymas Anglii i metropolita Canterbury, Augustyn otrzymał od papieża paliusz arcybiskupi. Druga metropolia na ziemiach angielskich powstała w Yorku, dopiero po śmierci Augustyna. W roku 602 Augustyn ufundował pierwszą w Anglii katedrę w Canterbury, która obecnie znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Augustyn zmarł 26 maja 604 lub 605 roku. Został pochowany obok świętego Ethelberta w ufundowanym przez siebie opactwie benedyktyńskim w Canterbury. W roku 1091 jego relikwie zostały przeniesione do rozbudowanej świątyni opactwa. Miały wtedy miejsce liczne cuda, podobnie jak za życia biskupa. Wspomnienie przeniesienia relikwii obchodzone jest w Anglii 6 września. Canterbury było stolicą katolickich prymasów Anglii przez prawie 1000 lat, do czasu kiedy król Henryk VIII wprowadził anglikanizm. Odtąd katedra w Canterbury jest stolicą tego właśnie kościoła, a katedra prymasów katolickich została przeniesiona do Londynu. W ikonografii Augustyn przedstawiany jest w stroju biskupim lub jako benedyktyn. Módlmy się. Boże, Ty doprowadziłeś ludy Anglii do światła Ewangelii przez nauczanie świętego Augustyna, biskupa. Spraw, aby jego apostolskie trudy zawsze przynosiły owoce w Twoim Kościele. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie eleison.